Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Pierwsza degustacja w nowym studio. Mam nadzieję, że dźwięk jest ok, że nie jest jakiś duży pogłos, a przynajmniej, że jest mniejszy niż był za pierwszym razem. Zrobiłem taki prowizoryczne tłumienie tego pogłosu, po prostu taki parawan z wełną mineralną. Mam nadzieję, że to będzie działało, bo kurde, cały jestem w tej wełnie. Wszystko mnie swędzi. Mam nadzieję, że nie dostanę raka płuc. Ale to od azbestu chyba. Wybrałem piwo, które oczywiście jest godne tego, żeby nim rozpocząć degustację. Tutaj to jest taka pierwsza polowa degustacja, żeby nagrać. Oczywiście są ludzie, którzy wychodzą z założenia, że takie rzeczy powinno się robić, jak już jest wszystko tip-top, wszystko dograne, zapięte na ostatni guzik, to wtedy można zrobić wielkie wejście. Ale ja nie jestem, to nie jest w moim charakterze. W moim charakterze jest właśnie zrobić na wariata, szybko, spontanicznie. I dzisiaj przy składaniu tutaj softboxów się namęczyłem. Softboxy to jest oświetlenie. Przy składaniu tego oświetlenia się namęczyłem niemiłosiernie. Pierwszy składałem godzinę, drugi 10 minut. Czyli znowu coś nowego się nauczyłem. Będzie degustacja piwa z Harvestą. To jest piwo, które sobie przywiozłem z Szkocji, z trzeciej edycji European Beers Bloggers Conference. To jest 30th Anniversary Oladu, czyli Anniversary to jest rocznica oczywiście, ale ona nie jest 30, chyba że Harveston ma 30 lat. Natomiast tutaj, co było ważne, to było piwo Oladu, czy w zasadzie tym bazowym piwem tam jest chyba Old Engine Oil, leżakowane w beczce po 30-letniej single malt whisky. Chyba single malt. Na pewno po 30-letniej whisky. Ja wiem, że to piwo jest dobre, a nawet bardzo, no ale mam nadzieję, że się sprawdzi. Mam nadzieję też przetestować nowy feature, czyli taki stół do fotografii bezcieniowej, na którym mam zamiar kręcić teraz czołówki, moment nalewania piwa. Nie wiem, jak to się sprawdzi totalnie, więc jest to żywioł. Mniej więcej w tym miejscu, w którym teraz stoję, z tyłu będzie stało biurko, tam będą piwne newsy, chyba degustacje też. Tu obok, za kamerą, powieszę green screen. Także będzie można kręcić odcinki na Hawajach i w górach i w ogóle nie wiem gdzie, na Marsie. No jest jeszcze tutaj trochę powierzchni do zagospodarowania. Całe w ogóle to studio będzie miało, co są trzy pomieszczenia, to jedno duże, takie typowo studyjne, w którym te różne elementy oświetlenia te będą przesuwane odpowiednio do według potrzeb, i dwa mniejsze. Jedno to będzie, w którym będzie magazyn piwa, może docelowo kiedyś chłodzone, jakaś klima tam może założę, może, na razie nie planuję, to jest od północnej strony, mam nadzieję, że się sprawdzi, nie będzie się nagrzewało za nadto. No i drugie to będzie takie, tam mam zamiar ważyć, nie wiem, czy to się uda, bo tam co prawda nie mam kafelków, no i łazienka, także... Jaram się po prostu jak Rzym za Nerona na przeprowadzkę już. Oczywiście też na przeprowadzkę do domu, bo wiadomo, ostatnie parę miesięcy to już po prostu dobra, nie denerwuj się, że nie ma gdzie tam czegoś położyć. Jak się przeprowadzimy, to będziemy ten... No, przeprowadzamy się z dużo mniejszego mieszkania, także... Mam nadzieję, że to będzie z korzyścią. Wszystkim zaniepokojonym od razu mówię, tablica będzie. Będzie nowa tablica korkowa. Te kapsle już tam w kuflu się zbierają, także... Starą też się postaram przenieść, ale jak będzie, no to zobaczymy, nie? No dobra, przejdźmy do degustacji piwa. Nie wiem jeszcze, czy cały czas teraz będzie taka koncepcja, że będę nalewał w ten sposób, jaki zaraz zobaczycie.
czy nie, czy to się sprawdzi, czy to się nie sprawdzi. Przy tym piwie akurat czarnym tutaj nie będzie tego efektu, ale przy jasnym piwie myślę, że efekt będzie taki tego nagrywania, że spodoba Wam się. No nie wiem, sam jestem ciekaw. Mam nadzieję, że nie są to pieniądze wyrzucone w błoto. No i co? No i jedziemy z koksem. Nie tak to miało wyglądać. Piwo niestety nie stanęło na wysokości zadania. Nie było piany, no ale liczę, że to jednak będzie fajny bajer. Zobaczymy. Tutaj można by na przykład nagrywać w 4K, potem robić na przykład albo w więcej klatek, robić slow motion. No jest tutaj parę pomysłów. Padło pytanie, czy będę zmieniał kamerę. Nie będę zmieniał, bo już zmieniłem. To znaczy zmieniłem ją rok temu. Tylko że nie mogłem do końca rozwinąć skrzydeł tej kamery. Także spodziewajcie się, że mogą się pojawić jakieś błędy, będą eksperymenty, ale mam nadzieję, że koniec końców kamera, ten aparat, od razu mówię GH4. GH4 z obiektywem 12-35 mm. To nie jest lustrzanka, to jest tak zwany 3/4. No nieważne, przejdźmy do piwa. Zapach rzeczywiście jest waniliowy, dębowej beczki, czekoladowy. Trochę szkoda, że tej piany nie ma. Aczkolwiek przy tym piwie, o które ma 11,3% alkoholu, myślę, że nie jest to problemem. To znaczy Riz, Barley Wine, jeżeli ono jest nisko nasycone albo praktycznie płaskie, nic się nie dzieje. To i tak jest świetne piwo. Wręcz uważam, że lepszy jest Barley Wine czy Riz, który ma za mało gazu, niż taki, który ma gazu za dużo. Te przegazowane są po prostu niesmaczne, ostre, piekące, gryzące. No, tak jak miało być. Jest czekolada, jest wanilia, jest szlachetny alkohol, jest takie nuty sherry, śliwki suszonej. W ogóle mi nie brakuje tutaj tego wysycenia, aczkolwiek wizualnie piana byłoby miło, gdyby była. Dość wytrawne, znaczy dość wytrawne, mało gęste, o tak powiem. Mało gęste, z konkretną goryczką, wysoką. Goryczka jest czekoladowo-alkoholowa. No to jest 11%, jednak na piwo to jest sporo. Przy czym tutaj spora część tego alkoholu jest po prostu z beczki. Miałem okazję się zapytać tych z Harvestona, jak to rozliczają. Mówi, no właśnie, cały czas są z tym jakieś problemy z celnikami, ichnimi. Od podatków, no ale jakoś sobie radzę. Mam nadzieję, że będzie lepiej, jeżeli chodzi o ten, jeżeli tu się jeszcze parę rzeczy w tym studio znajdzie, wtedy będzie, mam nadzieję, jeszcze lepszy dźwięk. No a jak dalej będzie kicha, no to będzie już trzeba pomyśleć o jakichś profesjonalnych tych wieszanych na ściany. Aczkolwiek no, nie miałem takiej koncepcji, żeby wieszać na ścianę. No, także Wasze zdrowie. Stay tuned. Jeszcze będą się pojawiać recenzje na pewno
ileś tam nagranych jeszcze w ogóle z brodą. No nie, z brodą to jedna jest. Dwie. Ileś będzie się pojawiać z jeszcze nagranych w tym starym studiu. Na pewno jakąś taką imprezę zrobimy na pożegnanie. Może jakiś live stream, nie wiem. Tutaj, co prawda, mam internet LTE, ale no muszę założyć jakiś po kablu, bo LTE jednak nie robi roboty. Wasze zdrowie. Mam nadzieję, że ten 2016 rok w tym nowej lokalizacji i z wieloma nowymi pomysłami będzie udany i będzie udany też z waszego punktu widzenia, bo widzę, że wielu z was jest sceptycznych, że to już nie będzie to, jak nie będzie kanciapy. No, to samo nie będzie, ale mam nadzieję, że będzie lepiej. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Mam nadzieję, że kapsle będą. Jeszcze nie wiem, w jakiej koncepcji. Myślę, że tutaj z tyłu za mną, jak będę właśnie te pilne newsy robić, coś innego. No zobaczymy. Wasze zdrowie.